Pan z Wami, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pała Tobie, Panie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u Proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił Chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas około bioder a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo pańskie. Tobie Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Te słowa wypowiedziane sześć, prawie 6000 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa, dzisiaj dla nas mają szczególną wartość. W tym kontekście naszego życia, tego wszystkiego, co przeżywamy, gdy może w naszych sercach niejednokrotnie rodzi się lęk, obawa, jakieś Przygnębienie to właśnie słowa pocieszenia i to nie ta niego pocieszenia jakoś tam będzie, ale to słowa samego Boga, który przypomina człowiekowi, że on się nim opiekuje bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. I zobaczmy te słowa, które zostaną za chwilę powtórzone w Ewangelii, wypowiada Prorok na wygnaniu Izraelitów w Babilonie. Pamiętamy dlaczego doszło w ogóle do tego wygnania. Otóż Izraelici zignorowali głos Pana Boga, który mówił, żeby Jemu zaufali, a weszli w, w takie porozumienie militarne z Egiptem. Położyli ufność w swoich zagranicach. Swojej mądrości. I dostali się w niewolę Babilończyków. I fragment pierwszego dzisiejszego czytania pochodzi z tak zwanego drugiego Izajasza, czyli jest to czas, gdy Izraelici, będąc w niewoli, otrzymują od Pana Boga wiadomość: wkrótce wyprowadzę Was z niewoli i z powrotem wrócicie do Jerozolimy. Ale trzeba przygotować Wam drogę powrotu przez pustynię. I tam Pan Bóg wyjaśnia, że nie chodzi tylko o tą drogę taką fizyczną, którą macie wrócić, ale najpierw musicie poprostować drogę dla Pana Boga w swoich sercach, tam gdzie żeście się pogubili. Dlatego, że Jan Chrzciciel, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, próbuje uświadomić słuchaczom, jak bardzo potrzebują Zbawiciela. Ale też i jak bardzo na tego przychodzącego Zbawiciela zamykają się, mimo że zewnętrznie wydaje się, że są tak blisko Pana Boga. I zobaczmy, człowiek zamknięty na Pana Boga jest nieszczęśliwy. Przecież to, że my się nawracamy, że dzisiaj tak jak nad Jordan przychodzimy do naszych konfesjonałów, stajemy w kolejce po to, żeby sakramentalnie otrzymać rozgrzeszenie. To nie robimy tego dla Pana Boga, nie, nie robimy tego dla drugiego człowieka. Robimy to dla siebie samych, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Dlatego, że człowiek nienawrócony, a teraz już na naszych oczach bardzo mocno w tych dniach widzimy, staje się człowiekiem wulgarnym, cynicznym, zionie pogardą do innych ludzi. To jego głos rozpaczy z poszarpanego sumienia. Przychodzili do Jana na pustynię. To też ciekawe pytanie, dlaczego podejmowali taki wysiłek, żeby wyjść czy z krainy judzkiej, jak jedna grupa przychodziła, czy z drugiej strony z Jerozolimy. Przecież łatwiej było wyjść na ulicę Jerozolimy. Ale człowiek gdzieś też potrzebuje do swojego nawrócenia takiego wyjścia z codzienności, w której jest. Wyjścia właśnie na taką pustynię. Ta świątynia też dla nas jest taką pustynią, gdzie trochę inaczej przyglądamy się swojemu życiu, gdzie doświadczamy troszeczkę innych warunków po to, żeby właśnie coś głębiej zobaczyć. Przychodzili do Jana na pustynię. Przychodzili i słuchali go, jak mówi ewangelista Marek. Przyjść to znaczy podjąć wysiłek, wyruszyć, zainteresować się, odważyć się, bez względu na to, co inni o mnie powiedzą. Idę, by doświadczyć Bożej miłości. Człowiek potrzebuje drugiego, i to tego posłanego przez Pana Boga, proroka, w swoim życiu. Zobaczmy siostry i bracia za tydzień. W trzecią niedzielę Adwentu będziemy przeżywali nasze doroczne rekolekcje adwentowe. Przybędzie do nas prorok, ksiądz rekolekcjonista, co roku inny. Zawsze z rekolekcji tych coś nowego będziemy mogli wyciągnąć. Oczywiście, nieraz i my, księża, rekolekcjoniści, próbujemy nas zachęcić do czegoś więcej. Kiedyś były rekolekcje w jednej z parafii. I ksiądz rekolekcjonista nauce stanowej dla mężczyzn mówił, zachęcał, żeby panowie, jak wrócą do domu tego wieczoru, powiedzieli swoim żonom, że je kochają. I był taki pan Stanisław. Na drugi dzień ksiądz proboszcz mówi: Panie Stasiu, pan przyjdzie tutaj. Pamięta pan, co mówił ksiądz rekolekcjonista? Co trzeba zrobić? Tak. I jak powiedział pan żonie, że ją kocha? Powiedziałem. I co powiedziała? Chuchnij. Siostry i bracia, ja wiem, że my się uśmiechniemy. Specjalnie mówię, bo siódma rano, żebyśmy się obudzili, ale ile osób latami, szczerze, z głębi serca, nie tak formalnie. Nie powiedziało tego Panu Bogu. Może i najbliższym osobom, gdzieś z domu, z bliska, bo nam się wydaje, że to takie normalne. Ale właśnie Jan Chrzciciel mówi: wydajcie godne owoce swojego nawrócenia, konkret jakiś, prawda? Może właśnie jest to taki czas zwrócenia uwagi, czy moja modlitwa jest powiedzeniem Panu Bogu, że Go kocham. A może Pan Bóg, mówiąc oczywiście w cudzysłowiu, i nam by musiał powiedzieć: O, kuchni, dawno od ciebie tego nie słyszałem, tak szczerze, tak z głębi serca. Wyznawali grzechy. Potrzeba słuchać innych, by uświadomić sobie, co mnie oddziela od Pana Boga i od drugiego człowieka. W tych dniach wiele osób mówi: Proszę księdza, pandemia. Nie mam się z czego spowiadać, nie było okazji do grzechu. U, jakie zakłamanie. Warto spytać drugiego człowieka. Kiedyś byłem świadkiem, jak pewna żona zapytała swojego męża, no ale powiedz, czy mogłabym być dla ciebie jeszcze lepsza? Tak spojrzał i mówi, uwierz mi, że tak. Może nieraz siostry i bracia właśnie robiąc taki rachunek sumienia głębszy warto się zapytać drugiego człowieka, męża, żony, dzieci, sąsiada, szefa, podwładnego, nieraz monitora telewizyjnego, komputera. Może nieraz warto by się zapytać parafii czy rzeczywiście w tym ostatnim czasie moja miłość do tych osób się rozwinęła, moje życie duchowe się zmieniło? Jak wykorzystałem ten czas, może mojej pustyni życiowej? Jan jest autentyczny w tym, co robi. Jego styl życia, ubiór, a szczególnie ta pokora jest dla nas znakiem autentyczności. A była duża pokusa, mógł zatrzymać te wszystkie tłumy przybywających osób na sobie. A on o drugim mężczyźnie, o mesjaszu mówi, nie jestem godzien zawiązać mu rzemyka u sandała. A my siostry i bracia, czy jesteśmy ludźmi pokornej wiary? Bo człowiek pyszny wybierze i skupi się. W czasie tych świąt Bożego Narodzenia, na rzeczach, tematach zastępczych, co będzie czy nie będzie na stole, kto przyjedzie, kto nie przyjedzie, czy warto ustroić choinkę, czy nie warto, czy mam, o, czy mam już wszystko przygotowane od strony kulinarnej. A tymczasem Jan stawia nam pytanie, czy w czasie tych świąt: Spotkasz tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i czy wydasz godne owoce Twojego nawrócenia. Amen.